W roku 1956 ten wielki ruch społeczny tutaj w Poznaniu, ruch robotniczy w geście sprzeciwu wobec państwa komunistycznego żądał prawa wolności, religii, praw ekonomicznych. I my teraz przypominamy ten zryw. Szczęśliwie jest jeszcze wśród nas wielu uczestników tych wydarzeń, którzy też tą historię ukazują i pokazują. Mamy coraz więcej różnych miejsc, w których upamiętniamy powstanie robotnicze, bo i portal, który przygotował kilka lat temu Instytut Pamięci Narodowej, coraz więcej opracowań. W tym roku szkolnym 2019-20 oddamy do rąk nauczycieli i młodzieży tekę edukacyjną, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej. A w czasie tego spotkania chcemy o powstaniu robotniczym powiedzieć o materiałach archiwalnych, które zgromadzone są w naszym zbiorze, a które przygotowała Służba Bezpieczeństwa, która pacyfikowała ten robotniczy protest. Służba Bezpieczeństwa, wojsko. Zgromadziło się mnóstwo materiałów archiwalnych i my też chcemy pokazać młodym ludziom, którzy dzisiaj znaleźli się w Instytucie Pamięci Narodowej, jakie to są materiały, jak one były przygotowywane, jaki miały charakter, a charakter był okrutny, bo chodziło tutaj o to, by tych ludzi wyłapać, osądzić. Historia jest jednak naszą przeszłością i powinniśmy wiedzieć, skąd wychodzimy i dokąd zmierzamy. Także uważam, że jak najbardziej trafione są te lekcje i uważam też, że powinny być kontynuowane. Bo młodzież jednak niestety współcześnie bardziej interesuje się tym, co w telefonach, a tam nie zawsze, czy w internecie jest, nie zawsze to tam jest fajnie opisane, a tutaj to jednak jest przedstawione z takiej perspektywy profesjonalnej, więc wydaje mi się, że to powinno być jak najbardziej kontynuowane.